Dzień dobry, cześć. Z tej strony pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz Borkowska. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, do czego potrzebna jest kłódka w aktywności Drawid. W tym celu, słuchajcie, muszę szybko odpalić Drawid, jakąś aktywność Drawid. Ja to zrobię tym szybkim udostępnianiem, czyli Quick Lunch. mam tutaj tak, taką przygotowaną. W tym momencie robię Quick Lunch. Pobieram, słuchajcie, link, kopiuję i otworzę sobie z punktu widzenia ucznia. Z perspektywy właśnie ucznia. Wchodzę, już jest zapisane moje imię i nazwisko, naciskam join lesson. No i zobaczcie, mam tutaj gucia. Gucio, Gucio ma być malowany. Tak, może być pokolorowany, może być narysowane serduszko. No i zobaczcie, wzięłam sobie kolor czerwony, rysuję tutaj serduszko i zobaczcie, na dole cały czas mi ucieka ten pasek, tak? Czyli teraz chcę sobie na przykład e, guciąsunię z tego, że ma mm, grzywę w różnych kolorach tęczy, tak? Więc ja teraz bym chciała tą grzywę pomalować na różne kolory i zobaczcie, że w momencie, kiedy pobieram kolor i zaczynam rysować, to ten pasek na dole, ten mój narzędziownik, cały czas mi mm, również znika na dół. No i teraz, żeby Wam pokazać, jaka jest różnica, no to właśnie nacisnę kłódkę. I zobaczcie, teraz ten nasz pasek na dole cały czas jest. On teraz już w ogóle mi nie ucieka. Zobaczcie. W ten sposób... Jest mi po prostu łatwiej działać, nie ucieka mi, nie muszę się frustrować, denerwować. No, ja rysuję kolor, nie wiem czy w kolorach ten, czy bo nie mam akurat wszystkich kolorów, no ale widzicie, że udało się, udało się pokolorować. Także do tego służy kłódka. W momencie, kiedy nacisnę submit, no to mój nauczyciel, możecie zobaczyć z mojej perspektywy, Dostaje oczywiście pokolorowanego gucia. Także tyle słuchajcie na temat kłódki. Jeżeli ją zamkniemy, to wówczas ten pasek na dole nam nie ucieka. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny. Zajrzyjcie chętnie na inne. Pozdrawiam.